another day. I have to go to my work, Dodo Corporation. I'm the fucking delivery, you know. I'm a creepy bitch. Co pierdolę? Creepy as fuck. Yeah, creepy as fuck, ona pierdoliła do mnie. Dodo Express, wiadomo co jest 5. Trzeba się oczywiście umyć. Tylko dalej nie wiem jak zdejmować ciuchy. Chlustkasz się, kurwa. Dobra, nie będę też spuszczał tej wody, to zostawię na wieczór. Ej, kurwa mać, no wiesz o co chodzi. Podmycie się. Najważniejsze to trzeba się przygotować do pracy. Mamy pyszne picie. Wypijemy je sobie. Jest kurwa wyborne. Delicious drink. I picie się podniosło. Co tam jeszcze mamy? Płuca są zajebane mułem. Dobra, mogę ruszać na robotę. Tu jakaś kurewka stoi. Hello lady. Hello. What are you looking for? A ride. I can pick you up. Where you want to go? Right. I'm getting picked up right now. Okay. But are you like a taxi service or something? No taxi. I'm from Dodo. I'm a delivery man, but I have 15-20 minutes so I can pick you up everywhere you want. Everywhere I want, anytime. Yeah. I'm fine. I have good days, a sunny day, Sunday, you know. Every day. So cool, on Sundays only. No, I say I got a really nice Sunday. Hola. So I can help you. Oh, I'm sorry. Ow. You have rights. Yes, I do. Yeah, nice sports car. Okay, mm-hmm. I understand. Have a nice day. Mm-hmm. See you. Have a nice day. Fucking disgusting kurwa rich guy. Fucking gold digger. Dick sucker. Ball scratcher is really sad. Szkoda, myślałem, że naprawdę ona zaczęła mnie już lubić, ale chyba wyczuła ten polski akcent. Ona chyba poczuła, że z ust mi pachnie taką delikatną cebulką, no, doprawioną browarkiem, lekko wygazowanym. Tak mi się lekko odbiło i ona, o Boże, I know this guy, I know you, it's a ball scratcher, it's a creepy guy who all time scratch your fucking balls and smelling fucking, yeah, fucking fingers. Ciekawe jakie stawki mają na amerykańskim YouTubie. Hello boss, hello foreman. Bierzemy sobie P. P to jest pchon. Ciekawe czy odpisała mi Laura. To jest jedyna osoba, którą tutaj znam, ale niestety. Patrzcie, Logan. Hey yo, have to see you later, alligator. Hey, maybe looking a duo partner for delivery shift. Ale niestety nie odczytała. Trzeba się utrzymać. Ile mamy w banku? 806, no $1000 włącznie. Mogę powiedzieć, że mam. Wpisuję się na listę. Ja na razie spędzam moje RP właśnie tylko w tym miejscu. Bierzemy fona, wchodzimy sobie na job center. Na razie tylko Raul McGowan pracuje we dwójkę. Tobie pracują. Niestety ja jestem sam, więc no, pracuję zawsze sam, nie mam ziomali. Póki co. Oh, Dodo Deliveries. Mamy to. I teraz zobaczcie, akceptuję pracę. I teraz go to foreman. No to czyli gość do szefa. Foreman, czyli for. Jak jest forehead, to jest czoło, nie? Bo czoło jest pierwsze. Czyli coś przed głową. A foreman, czyli ten gość, który jest wystąpiony jest jakby, nie? Czyli jest szefem, jest twarzą, jest przedstawicielem, kierownik. Ktoś, kto prowadzi, foreman, prowadzący facet. Trzeba też sobie tak tłumaczyć ten angielski, wtedy się lepiej go nauczysz, lepiej go przyswoisz. Ej, yo! Bierzemy od niego furkę. Tu niestety ludzie w ogóle nie odgrywają z lokalsami, więc jak na przykład gadam do lokalsa, to już w ogóle. Czasem ludzie myślą, że ja do nich gadam. Foreskin to naplet? Dziwne. Tak, będę szukał przyjaciół, będę miał takie RP, wiecie. Z dziewczynę sobie tu znajdę. Normalnie, tak, w gierce. Jakąś Saszę, Sandrę. Może Rose. O, Rose. Szkoda, że co chwilę na przykład odzywam się do ludzi, na przykład mówię hello. I ja nawet mówię hello, to oni zaczynają spierdalać ode mnie. Ja na przykład zagaduję i jestem coś takiego. Podchodzę do dwóch lasek, mówię hey, what's poppin? A one tak oh, it's a ball scratcher. Takie coś jest i za chwilę odchodzą. Albo mówią na przykład, że muszą na chwilę ZW, BRB, no. Ball scratcher, tak. I no, dokładnie, jak widzą ball scratchera, wszyscy spierdalają. No ale zobaczymy. Wydaje mi się, że ludzie się do mnie przekonają i w końcu poznam super przyjaciół tutaj. A może w Ameryce rzeczywiście te spotęgowane jest ta niechęć do rudych. Może stamtąd w ogóle ta nienawiść do rudych się wzięła. Bo kurwa, u nas to jak rudy to 102 to był czołg, kurwa, i to się szanowało. Jak ktoś miał ksywkę rudy, no to ty, no rudy, czołg, ja pierdolę, nie? Cztery pancerni. A w Ameryce został ten kult jebania rudych. P
nierozpowszechniony. To jest moja teoria. Tak. Futboliści i rugbyści wyzywali rudych. Aha, rudy oznacza coś nieznanego, niebezpiecznego oraz nie do końca normalnego. Kurwa, no trochę się zgadza. Jest taki wątek niepubliczny namawiający do prześladowań rudych, przeważnie dzieci, ponieważ mają przekonania do nich, że jak spojrzysz na rudego, to wracają ze wspomnienia z dzieciństwa. Ty pierdolisz! Ale jak, że co ty dupcisz w ogóle? Że iluminaci to kurwa wszystko ogarnęli? Że wpajają nam od dziecka wszystkim, że trzeba jeść śniadanie, 6 posiłków dziennie, dominują nad gospodarką cukrową, wciskają nam kit i dodatkowo jeszcze mówią ludziom, piorą im mózgi, żeby jebać rudych? Czy to wszystko jest kurwa? Tak myślałem, tak myślałem. Czyli to nienawiść do rudych, tak zostałem wychowany. Czyli tak naprawdę, bo jak człowiek się rodzi, jak dziecko się rodzi, to ono jest czyste od grzechu. Dziecko nie zna dobra i zła. Wiesz o co chodzi? Dziecko po prostu zawsze będzie naturalnie wybierać dobre rzeczy, tak? To ono przysiąka z dnia na dzień grzechem, kłamstwem, oszustwem. I to nawet, tak, po prostu cieszy się, że nie jest... cieszę się, że nie jestem rudy. Myślałem, że Adam chce napisać, że dziecko jak się rodzi, po prostu cieszy się życiem. Hello, nasty chick. Oh, everything good, yeah, are you... Myślę, że to z locals. Are you working here, in Dodo? No, I'm not, no, I'm waiting for one of the managers to come down and grab me some boxes. Ah, understand, understand, okay, fine, yeah. Maybe so you have, I have one question, little question. Maybe you have one cigarette? Yeah, I do. Thanks. Relax, relax. Don't be nervous. Don't be nervous. Here, let me... Okay. No problem. What's new in the city, in the town? Maybe fresh business or something like that in the city? Business is always popping, you know? Uh-huh. That's how it be. Depends on the business you're into, you know? Some's always up, some's down. Co ty pierdolisz? Co powiedział? What did you do get up to apart from Dodo? I'm only working in Dodo. No business, you know. I mean, anything can be said a business. My life is simple, but I'm looking, you know, another way to get some money. You know, something like. I got you. Yeah, and looking for, you know, crackheads, or you know, coke. Area place where I can find it. I'm sorry, but I don't know any people here, and I, you know, I'll first slow down, right? Are you a crackhead yourself? You try to smoke that stuff, or you try to sell that? I'm crackhead, but half crackhead and half normal guy. You know, I'm not 100% crackhead. I feel what you gotta do is find some other crackheads like yourself, you know. Yeah, so where can I find crack or something like that? I'll be honest, it ain't easy to find. I mean, I'd slow down, you know, maybe you just gotta, you know, find the right people who knows around. I don't know myself. Okay, I understand, I don't see it that often, you know. Just be careful, because you never know, people start getting edgy when people start asking for stuff, because that's heavy stuff, you know? Yeah, heavy stuff, I know, but I love experiments, you know, I'm something like a scientist, you know? I take a fucking shit to my body, I eating something, and I just looking, and I write on the notepad observations. Got you. I'd say the best thing is to find crackheads like yourself, and I'm sure then it'll come to you, you know? You just gotta... I'd say there's crackheads all over the place, you're just gonna find them, you know? I know. In the future, I want to write a book about the cracks and something like that. Mm-hmm. Okay, I have to go. Boss, call me. Of course. So I go to deliver some package. Have a nice day and thank you for cigarettes and thanks for talking. No problem. It's always good to talk. Yeah. You be safe, alright? Ayo. I got you, albo I see, okay? Nie mów crackhead, bo to chujowo brzmi. It's a social experiment about crackheads. O nie, znowu będą mnie dojeżdżać. Kurde, też bardzo szybko mówiący po angielsku ludzie. Mam tylko dwie słabości w życiu. Czekolada, kurwa, crack i szybko mówiący, to trzy są. I matematyka, to jest moja słaba strona. I szybko mówiący ludzie po angielsku. Jak my można mnie pokonać, to właśnie szybko mówić po angielsku. Don't panic, bro. Okej. Okay. Kurwa. Okej. Okay. Kurwa! Okej. Okay. I'm chill, bro. I'm chill.
Hello. How are you? I'm fine, and you? Thanks for asking. I'm okay, thanks for asking, man. Hey, man, what's your name? I'm Logan. Logan Cappuccino. And hey, you? You know, oh, I'm Sam. Hello, just, Sam. Just hello, Sam. Nice to meet you. Nice to meet you, Logan Cappuccino. Cappuccino. Something like a coffee with the milk. Cappuccino. Yeah, it's a wait, surname, but I'm from Colombiano. I'm not from here. And I'm sorry for my English. You speak English a lot better than half the English people that I know. It's a half English, half Colombiano, half myself language. you know. I see. Yes, very cute, very quaint, very nice. Yeah. Yeah, and you working in the dodo? Oh, yeah. I just kind of talk to people. Yeah. Are you? You got the shirt on, brother. I got what? You got the shirt on, brother. Short. The shirt. A shirt. Yeah, my shirt. Yes, dodo shirt. Yeah, exactly. I buy it yesterday, this shirt. Cool. Yes. Very nice. You look the part. Yum. Hey man, are you naturally redheaded? Yeah, I'm naturally ginger. It's nice. Crazy, but it's my natural hair color. I believe it. And you are what color hair? You are bald? I'm bald. Oh, so sad. But probably no. you was ginger. I do it on purpose. I do it on purpose, man. I know. So I choose to be bald. Ah, you choose. Okay. Yep, but maybe my wits about. You do not choose be a ginger, but you choose be a bald. So before, kurwa, you know, kiedyś byłeś rudy, jak to powiedzieć? Kurwa? Kurwa, yeah, kurwa. I see, okay. Yups. maybe you were once ginger, you know? Oh, I see. Nah, okay. Okay, man, I have to go. I got some packages to deliver. All right, man. All right, see you around. We'll be back. And nice to meet you. Thanks for a small talk. It's wiele dla mnie znaczy. Hey, man, you are as handsome and gorgeous as ever, brother. Have a blessed day. Have a nice day. Thank you. Means too much to me. Thanks. Chyba się w nim zakochałem. Paul Scratcher, kurwa, fall in the love. Był taki milusi. Spierdala stąd. No pewnie mówi ten typ jest pierdolnięty. Tak, że jestem z Kolumbii, ale... wiem, mogę powiedzieć tak. Że jestem z Kolumbii, ale moi rodzice są z Polski. Normalnie, pan Adam i pani, kurwa, Marta. Totalnie, wiesz. Ona jest Zabrza, on się w Radomiu urodził. Po Politechnice jest. Wiesz, są biali, ale jak pojechali do Kolumbii, to coś tam się kurwa odjebało i ja jestem z Kolumbii. Czemu Marta? No bo tak wybrałem, no. Chciałem coś z ry, czy, wiesz. No to Grażyna, kurwa i pan Adam. Czy wszyscy pracują w Dodo? Nie wydaje mi się. Na pewno są jeszcze inne prace. Zobacz, patrz. Phishing. Set GPS. Phishing, kurwa. PD Import Worker. To jest coś z samochodami. Dodo Prime Worker. Sanitation Worker. Śmieciarz. Może coś ze śmieciarą. Zobaczymy tą śmieciarę. What the fuck? 100 pesos? And here? Oh, 5 bucks? Yes, it's place for me. No i co teraz? Dawaj karty! I'm ready! Puk, puk! Okay, let's go! 12, 12. A ona ma 7. Another card. Probably you got king. 12. Kurwa. Okay, hit them up. Fuck! I know, kurwa! And who win? Okay, so fine. Thank you. Kurwa, oszukałaś mnie. You trick me. Trick me like a fucking bitch. Kurwa. Się pierdol. Jak to już nie mam nic? Nie, spokojnie, bo tam się coś zbugowało. Teraz wygramy. Ostatni raz próbuję, bo to nie tak nie powinno wyglądać. Ona mi daje 12, kurwa. Hello. How are going? I'm fine, it's good. I have a lucky day. Lucky day today. Dobrze. Use ATM. To były najmniejsze stawki, widzu. To były najmniejsze stawki. Ostatni raz. Purchase chips. 450. No, i teraz spokojnie, teraz spokojnie. Na początku wygram, a potem pójdziemy na koło. Tam jest tańszy stół? It's table for me.
Ja, z tektury kurwa jest, co? No, let's go! 10. Nice! Kurwa mać! No nie, no nie ma szans tego wygrać! No nie, no gdzie kurwa? Stand bije pussy. Co czy bije pussy? Bądź mysz... kotkiem? Co jest? I won? Or od what? A, no, 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 win, no, mówię, win. No, what are you waiting for? Grab this fucking card, kurwa, i show me. It's an 8. 8, nice. It's a 5. 5, nice. 18. 18. One more card. I think you are, kurwa, much, no, don't win. You break the line. Yeah, I think. Stand. Juhuu! Masz już, kurwa, dość? Czy mam ci dalej kopać? Okej, okay. Place bet. Easy money. Okej, macie rację. Ale kurde, 500? Dobra, macie to dla was. Czyli w sumie, no, będziemy na zero. To co chcecie? Dobra, macie, raz dla widza. Kręć kurwą. Kurwa mać, dla widza kręć! Zawsze dla widza kręć! Kurde, już mi zepsuliście humor, wszystko fajnie było. Fajna kaska, fajne pieniążki zarobione. Się dałem kurwa sprowokować. Nasus. Ciekawe ile ma staków. Excuse me. One large one, correct? Nice mask. Yep. You look like Nasus from League of Legends. Whoa. Sorry. You did not just say that. Okay. I don't say that. Sorry. Your mom? O nie, piszą do mnie. Nie, nie, no, no, stop. Don't gash the Discord. Ja tylko chciałem zażartować, no. I'm gonna put it down here so you can pick it up. Give me a sec. O, to angielski mi się podoba, Nasus dobrze nawija. Bardzo wolno i tak dalej. No problem. Okay. Ale patrz, gość zapierdala w masce Nasusa, ten w ogóle, wiesz, w masce zapierdala 30 stopni jest i on mi mówi, że ja nie mogę mówić o Lidze Legend. Co za kurwa amatorstwo. Tak, muszę właśnie słówek się uczyć. Dobra, no to słówka. Kierownica, wheel. Radio, radio. Niebo, sky. Koło, wheel. I am the car. Dobra, no możecie pytać o słówka, pytajcie o co chcecie. Opona, tire. What the fuck? XQC kogoś goni. XQC, podpiszesz mi profil na Steam? Felgarim. Boriming. Separator kasowy. Cassetting separator. Paliwo. Fuel. Śrubokręt. Nie wiem. Turbina wsteczna. Back. Turbine. Kasetka. A to zależy jaka kasetka, kurwa. Cartridge może być. Kasetka Pegasusa. Paznokieć. Nail. Screw. Znak, to zależy. Sign? Sing? Sign? Coś takiego? Ale znak może to być też information, kurwa, wiesz o co chodzi. Zarząd? Kurwa, no zarząd to będzie, you know, CEO. Glebozgryzarka, gryźć, crunch. Gleba, ground. Ground cruncher. Co ty ze mnie debila robisz? Bigos, a delicious dishes from Poland? To poor Polish people eating with old bread. Czyli bigos jest to potrawa dla Polaków, którzy jedzą ją jak są biedni i jedzą ze starym chlebem. I love bigos. Kocham bigos. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze jedną pracę na śmieciorzu. Yo, fuck up it. Yeah. Join a little group. Dog? Create group. Okay, ready for job. I'm start my shift now. Czy on powiedział do mnie siema świnio? Teraz tak, jest job offer. Okej, okay. Ask for a vehicle. Zobaczymy, może to będzie moja robota. Main robótka. Yo, dog. Yeah, what's up, boy? The black fan back there. Is it yours? Yeah, it's mine. And my wife. Ah, oh, man, I wasn't about the jacket, but I'll leave it alone now, okay? No problema. Cześć, homie. Yo, homie. On powiedział, że on chce mi je zajebać? Tak, jacked. Oskar mnie tego uczył. Jacket. To znaczy taki złodziejaszek. Ale skoro to twoje, to zostawi, dobra. Świetnie. No, w slangu. Jacked. Jacked. Znam tą dzielnicę. Tutaj naprawdę sporo śmieci możemy. O, widzę pierwszy śmietniczek. Zaczynamy. Opa. Pick up trash. O. Oh, fuck. And now? Okej, robi się niedobrze. Co teraz? Opa. Ej, zajebiste to jest! Babciu! Empty. Ej, tak, mam pomysł, zajebiście, ja się ubiorę na takiego śmieciarza, zajebiste sobie strój zrobię i będę sobie odgrywał śmieciarza.
Nie jestem już ubrany, to jest Dodo Express, nie mów tak. Wydaje mi się, że za tą śmieciarę dostaje się w chuj dużo pieniędzy. Za taki jeden kurs... O, ale co ty robisz? Z 5 koła dostajesz, wydaje mi się. To teraz pytanie, za każdym razem trzeba... Tak, za każdym razem trzeba wyjść. Aha, ale nie ma tej pracy we dwójkę, wiesz? Nie ma tej pracy we dwójkę. Jakby możesz tylko pracować sam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tak może być, no, że jedna osoba stoi, a ty wychodzisz. To by było super, może byśmy z kimś duet tak rozegrali. Pierwszy śmietnik, 6 worków. Tutaj myślisz o stacji? Jest, są śmietniki, dobra, nice. Jest jakieś Eldorado śmietników. Siemano, będziecie to jedli? O, dobra, dzięki, to ja sobie wezmę, heja. Jeszcze 5 sztuk. A potem znowu 15 jeszcze z innej dzielnicy, wtedy. Wtedy będziemy wiedzieć, co jest 5, wehikle. Throwing stash, pyk, idę znowu. Tak, do roboty się przebierzemy, ale to już na następnym streamie, bo na razie tylko tak odpaliłem na testa tą robotę i nie spodziewałem się, że będzie kurwa tak długa. A tu za chwilę mecz. Opa. Pick up trash. Opsa. Tak, na pewno da się, wiesz, jeden prowadzi, jeden ten. Ale z tego, co pokazywało, że... To pokazywało, że w jedną osobę, tylko w jedną osobę można pracować. I lecę na siłkę, czy na trening. Wow, Game Stone! Co to jest Game Stone? Damn! Nie wiem, ale się kurwa zaraz dowiem. 5000 to warte. Super, fajnie, że da się podczas roboty coś namierzyć. 2 razy Game Stone? What the fuck? Nie, raz znalazłem. Nie, 2 razy! Dobrej jakości! Super, dzięki temu 10 000! Zajebiście! Mega się cieszę! Będzie content, będziemy latać i próbować sprzedać to. Pewnie ludzie będą chcieli nas wykiwać. Wypowiada się nie, roleplayingowe gówno! Ostatnia paczka, lecę na bazę centralę, zobaczymy ile kosztuje, ile nam zapłacą za to. O Boże, już kurwa jest nerwica, już mi nogi latają. Ojej. Okej, okay. Fast to the base, because mundial starting, kurwa. Return to vehicle. 5K, co ty? A, już kumam. Wiecie dlaczego? Jest tak ta praca zrobiona i będzie raczej mała kasa, bo masz te game stony. I wydaje mi się, że co drugi, trzeci przejazd, albo nawet co każdy przejazd, masz szansę ten kamień wydropić i on generuje ci też duże zarobki. Tak. Patrz, no my teraz wydropiliśmy 2 takie kamienie i ludzie piszą, że to niby po 5K kosztuje. Gdzie mam 10 000 z tych kamieni. Okej, szefu, I'm here. Oj, pogadam z szefem. Kurwa, szefu, schody musisz jeszcze zrobić. I sing out. $150? I co jest? Okej, okay, dobra, to fajnie. Aha, okej. Okay. Kumam. Stal, glass, scrap metal, rubber, cooper, miedź. Cooper to miedź. Dobra, kumam, dostałem to. Dostałem 94 sztuki recyklingowych rzeczy, pewnie po to jest ta robota i z tego coś robisz. Nie, to nic nie działa. To jest po prostu, wiesz, do robienia tych rzeczy. Do robienia tych rzeczy to jest. Typu sobie bierzesz to i widzisz, po jednej sztuce wystarczy, żeby coś zrobić. Tu wymieniasz, a nie sprzedajesz. Tak, dokładnie, czyli na przykład mogę wymienić jedną sztukę tego na jedną sztukę tego, nie? A czy na 100 sztuk tego. Tak, glas, robisz metę pewnie z tego. Dobra, będziemy to sprawdzać później. Wiemy, że ta robota nie daje za dużo kasy, ale daje materiały. I to jest właśnie potrzebne nam. Super, fura stoi, jedziemy ją zaparkować. Tak, Lombardzi, no to pewnie na jutrzejszym, pojutrzejszym streamku, tak jak na następnym, jak się odpalimy, będę ogarniał te rzeczy. Teraz szkoda czasu, lecę się ogarniać i... Już 41 jest, jak tu czas zapierdala. Gaszę furę, cyk, L. Okej, okay, no to zaczynamy. Chair i meczyk. Zapomniałem, że telewizora nie mam, to pozwolę sobie na laptopie. Nie no, nie wyjebali mnie z chaty. Trzymajcie się, panowie. Dzięki za dzisiaj. Miłego meczyku wszystkim życzę. Mam nadzieję, że w dobrych humorkach.